W tym odcinku przyjrzymy się Napoleonowi i dotkniemy źródłowo tej wielkiej dyskusji na temat tego, czy Napoleon rzeczywiście chciał odrodzić państwo polskie i jakie były jego zamiary w tej kwestii. Spojrzymy na to oczami osoby mało znanej w Polsce. Co ciekawe, nawet nie posiadającej żadnej wzmianki o sobie w polskiej Wikipedii, a jednak dość obszernie o naszym kraju piszącej. Mowa o Louis-Antoine Fauvé de Bourrienne, przyjacielu i prywatnym sekretarzu Napoleona, który skrupulatnie notował różne rozmowy i przemyślenia wodza Francuzów. W szeregu jego wspomnień znalazło się też wiele wzmianek o rozmowach na temat Polski. We Francji i na świecie Bourrienne znany jest przede wszystkim z bliskich relacji z Napoleonem Bonaparte, o których szczegółowo pisał w swoich słynnych pamiętnikach. Książka swojego czasu rozwścieczyła oddanych bonapartystów, bo Bourrienne starał się być wyważony i mimo, że podawał wiele przykładów błyskotliwości Napoleona, wiele przykładów jego umiejętności rządzenia i zręcznych manewrów politycznych, to jednocześnie ubolewa nad jego nieubłaganą żądzą zdobycia władzy i bogactwa, a nawet dość odrażającą gotowością, by poświęcić dla tych celów Francuzów. Nieskazitelny obraz Napoleona doznawał w ten sposób skazy. Jedną z bomb zrzuconych na XIX-wieczną opinię publiczną było to, że jak Bourrienne twierdził, wielka armia, którą Napoleon stacjonował w Boulogne, nigdy nie miała na celu przeprowadzenia inwazji na Anglię, bo tak naprawdę było to zbyt ryzykowne przedsięwzięcie. Jego celem miała być dywersja, aby utrzymać siły brytyjskie na wyspach. Mimo, że jego dzieło jest zupełnie subiektywne, bo przelewa na papier jego wersję wydarzeń, to jednak pod wieloma względami jest bezcenne i na pewno warto się z nim zapoznać. Jak o tej książce pisał Goethe, cały nim wszystkie złudzenia, którymi dziennikarze i historycy otaczali Napoleona, znikają wobec budzących respekt realizmów tej książki. I tak, pierwszy fragment, jaki przytoczę, to wczesne lata Napoleona, w których wizje przyszłości dopiero rodziły się w jego głowie. A Bourrienne pisał. Napoleon podczas swojej pierwszej kampanii we Włoszech i kilkakrotnie w Egipcie mówił Sułkowskiemu, swojemu polskiemu adiutantowi, że jego gorącym pragnieniem jest przywrócenie Polski, pomszczenie nieprawości i rozczłonkowania i poprzez ten wielki akt przywrócenie dawnej równowagi w Europie. Często dyktował mi artykuły do Moniteau, w którym za pomocą różnych argumentów udowadniał, że Europa nigdy nie zazna spokoju, dopóki te wszelkie krzywdy nie zostaną pomszczone i naprawione. Jednakże zaraz potem często zdarzało mu się niszczyć te artykuły, zamiast je wysyłać do prasy. Często powtarzał, że Sułkowski byłby cenną pomocą dla tego, kto mógłby podjąć się reanimacji Polski. Ten dzielny oficer jednak został wkrótce potem zabity. Wkrótce po śmierci cara Pawła zmienił się system polityki Napoleona wobec Rosji. Myśli o wojnie z tym imperium nieustannie zaprzątały jego umysł i zrodziły pomysł fatalnej kampanii, która miała miejsce 11 lat później, a której przyczyny były inne niż odtworzenie Polski. Odtworzenie Polski, ten cel, był jedynie pretekstem. Tak brzmiał pierwszy fragment z początku jego książki. I tak właśnie wtedy kości zostały rzucone. Armie Napoleona jakiś czas później przetoczyły się przez Europę i w końcu dotarły na ziemię polskie. Tak, o wkroczeniu do Warszawy pisał Bourrienne. Tymczasem nasze wojska posuwały się naprzód tak szybko, że przed końcem listopada Murat przybył do Warszawy na czele gwardii przedniej Wielkiej Armii, którą dowodził. Kwatera główna cesarza znajdowała się wtedy w Poznaniu, a on sam ze wszystkich stron otrzymywał deputacje z prośbą o przywrócenie i niepodległość Królestwa Polskiego. Rab poinformował mnie, że po otrzymaniu deputacji z Warszawy cesarz powiedział do niego: „Kocham Polaków, ich entuzjastyczny charakter podoba mi się.
Chciałbym uczynić ich niezależnymi, ale to ciężka kwestia. Austria, Rosja i Prusy mają już swój kawałek tortu, a kiedy zapałka zostanie raz rozpalona, kto wie, gdzie może zatrzymać się pożoga. Moim pierwszym obowiązkiem jest Francja, której nie wolno mi poświęcić dla Polski. Musimy przekazać tę sprawę suwerenowi wszechrzeczy, Czasowi, który wkrótce pokaże nam, co musimy zrobić. Bourrienne dalej kontynuował. Gdyby Sułkowski żył, Napoleon być może przypomniałby sobie, co powiedział mu w Egipcie i najprawdopodobniej stworzyłby potęgę, której rozczłonkowanie pod koniec ubiegłego wieku zaczęło naruszać równowagę polityczną, jaka panowała w Europie od pokoju westfalskiego w 1648 roku. To właśnie w kwaterze głównej w Poznaniu Durock dołączył do cesarza po zakończeniu swojej misji u króla Prus. W drodze do kwatery jego powóz przewrócił się i miał nieszczęście złamać obojczyk. I tak wszystkie otrzymywane przeze mnie listy były jedynie serią skarg na zły stan dróg w Polsce. Nasze oddziały walczyły w błocie i z wielkim trudem można było przemieszczać artylerię i pojazdy wojskowe. Pan de Talleyrand został wezwany przez cesarza do kwatery głównej w nadziei na zawarcie porozumienia pokojowego, a ja zostałem poinformowany, że jego powóz utknął w błocie i został zatrzymany na 12 godzin. Żołnierz, zapytawszy jedną z osób w apartamencie pana de Talleyrand, kim jest podróżny, został poinformowany, że jest to minister spraw zagranicznych. Ach, bach, powiedział żołnierz. Dlaczego przyjeżdża ze swoją dyplomacją do takiego diabelskiego kraju jak ten? Cesarz wkroczył do Warszawy 1 stycznia 1807 roku. Większość raportów, które otrzymał przed wjazdem, zgodnie opisywała niezadowolenie żołnierzy, którzy od pewnego czasu musieli zmagać się ze złymi drogami, pogodą i wszelkimi niedostatkami. Bonaparte powiedział do generałów, którzy poinformowali go, że entuzjazm jego wojsk został zastąpiony przez zniechęcenie i niezadowolenie. Czy ich duch opada, kiedy widzą wroga? Nie, proszę pana. Widziałem, moi żołnierze są zawsze tacy sami. Rap jednak opisuje w ten sposób wejście Francuzów do Warszawy i dodaje kilka anegdot związanych z tym wydarzeniem. Od momentu przybycia Napoleona do Warszawy, aż do rozpoczęcia działań wojennych przeciwko Rosjanom, był on nieustannie proszony o przywrócenie tronu Polski i przywrócenie rycerskiej niezależności dawnemu Imperium Jagiellonów. Osoba, która była w tym czasie w Warszawie, powiedziała mi, że cesarz był w wielkiej niepewności, co powinien zrobić z Polską. Błagano go o przywrócenie tego starożytnego i bohaterskiego królestwa, ale nie podjął żadnej decyzji, woląc, zgodnie ze zwyczajem, podporządkować się wydarzeniom, aby wydawało się, że to on nimi dowodzi. W Warszawie cesarz spędzał większość czasu na fetach i rewiach, co jednak nie przeszkadzało mu w obserwowaniu swym orlim okiem każdego wydziału służby publicznej, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. On sam przebywał w stolicy Polski, ale jego ogromny wpływ był obecny wszędzie. Słyszałem, jak Durock powiedział, gdy rozmawialiśmy o kampanii w Tyrzy, że aktywność i inteligencja Napoleona nigdy nie były bardziej widoczne. Traktat pokojowy zawarty w Tyrzy między Francją a Rosją 7 lipca i ratyfikowany 2 dni później spowodował nie mniej uderzające zmiany w geograficznym podziale Europy niż te, których dokonał rok wcześniej traktat preszburski. Traktat nie zawierał żadnych postanowień niekorzystnych dla Rosji, której terytorium pozostało nienaruszone. Natomiast jak potraktowano Prusy? Niektórzy historycy dla daremnej przyjemności pochlebiania przez pośmiertne pochwały pozornego umiarkowania Napoleona niemalże zarzucali mu, że przyzwolił przetrwać resztkom monarchii Wielkiego Fryderyka. Istnieje jednak punkt, w którym Napoleon został niesłusznie potępiony, przynajmniej w odniesieniu do kampanii 1807 roku. Mówi się, że powinien był wtedy przywrócić Królestwo Polskie i z pewnością dla dobra Francji i Europy są wszelkie powody, by żałować, że nie zostało ono przywrócone. Ale kiedy pragnienie, nawet oparte na rozsądku, nie zostaje zrealizowane, czy mamy wyciągnąć wniosek, że pożądany cel powinien zostać osiągnięty bez względu na wszelkie przeszkody?
W tamtym czasie, to znaczy podczas kampanii tyrżyckiej, występowały niemożliwe do pokonania przeszkody. Jednakże, o ile na mocy traktatu w Tyrzy nie przywrócono tronu polskiego, który miał służyć jako bariera między Starą Europą a Imperium Carów, to Napoleon założył Królestwo Westfalii, które przekazał młodemu Ensign de Vesu, chorążemu, którego beształ jak ucznia, a którego teraz uczynił królem, aby mieć pod kontrolą kolejnego ukoronowanego prefekta. Królestwo Westfalii składało się z landów Hesja Kassel, części prowincji odebranych Prusom przez umiarkowanego cesarza, landów Paderborn, Fulda, Brunswick i części elektoratu hanowerskiego. Jednocześnie Napoleon, choć nie lubił robić rzeczy połowicznie, aby uniknąć tknięcia rosyjskich i austriackich prowincji dawnej Polski, założył na brzegu Wisły Wielkie Księstwo Warszawskie, które oddał królowi Saksonii z zamiarem powiększenia lub zniszczenia go później, jak tylko uzna za stosowne. W ten sposób pozwolił Polakom mieć nadzieję na lepsze rozwiązania w przyszłości, a sobie zapewnił partyzantów na północy, gdyby los sprawił, że zostanie tam skierowany. Car Aleksander, który był jeszcze bardziej niż jego ojciec omotany tym, co można nazwać polityczną kokieterią Napoleona, zgodził się na wszystkie te ustalenia. Uznał in globo wszystkich królów koronowanych przez cesarza i przejął niektóre prowincje, które należały do jego sponiewieranego sojusznika, króla Prus. Na tym Bourrien zakończył wydarzenia 1807 roku, by kontynuować znów o Polsce w kontekście wojny w Rosji. W kolejnych latach car Aleksander odmówił finalnie podporządkowania się polityce Napoleona zakazującej handlu z Wielką Brytanią, a Napoleon miał rozpocząć nieudaną inwazję na Rosję. I tak w tym kontekście Bourrien kontynuował. Można teraz zapytać, czy Bonaparte przed rozpoczęciem ostatniej kampanii postanowił przywrócić Polsce niepodległość. Faktem jest, że Bonaparte już jako cesarz nigdy nie miał pozytywnego zamiaru przywrócenia dawnego Królestwa Polskiego. Choć w poprzednim okresie mocno skłaniał się ku temu rozwiązaniu, którego konieczność czuł. Być może mówił, że przywróci Królestwo Polskie. Jednak pozwalam sobie stwierdzić, że nie ma powodu, by sądzić, że miał taki zamiar. Powiedział, a nawet przysiągł, że nigdy nie będzie powiększał terytorium cesarstwa. Zmienność pomysłów, planów i projektów Bonapartego utrudnia ich zrozumienie, ale najlepiej można je pojąć, gdy weźmie się pod uwagę, że wszystkie plany i koncepcje Napoleona zmieniały się wraz z jego losem. Nie jest więc nieprawdopodobne, że w jednym momencie mógł uważać odbudowę Polski za niezbędną dla polityki europejskiej, a potem uznać ją za przeszkodę w realizacji swoich ambicji. Któż może zaryzykować przypuszczenie, co działo się w jego umyśle, gdy olśniony swoją chwałą pod Dreznem nie pomyślał w którymś ze swoich marzeń o Imperium Jagiellonów jako o kolejnym klejnocie w cesarskim diademie? Prawda jest taka, że Bonaparte, kiedy był głównodowodzącym armii egipskiej i pierwszym konsulem, miał głęboko w sercu pomszczenie rozbioru Polski, a sam często rozmawiałem z nim na ten niezwykle interesujący temat, co do którego byliśmy całkowicie zgodni. Ale czasy i okoliczności zmieniły się od czasu, gdy chodziliśmy razem po tarasie w Kairze i wspólnie ubolewaliśmy nad śmiercią młodego Sułkowskiego. Gdyby Sułkowski żył, być może potwierdzono by korzystne zamiary Napoleona wobec Polski. Faktem, który tłumaczy chłodny, a nawet obojętny stosunek Bonapartego do wskrzeszenia Polski, jest to, że początek konsulatu był okresem, w którym ta sprawa szczególnie zajmowała jego uwagę. To właśnie podczas pierwszego konsulatu często rozmawiał na ten temat ze mną i innymi osobami, które mogą jeszcze pamiętać jego uczucia. Był to temat, na który najbardziej lubił rozmawiać i o którym mówił z uczuciem i entuzjazmem. W Moniteur, z okresu, o którym tu mowa, mógłbym wskazać więcej niż jeden artykuł bez podpisu lub oficjalnego charakteru, który Napoleon mi podyktował, a którego umieszczenie w tym czasopiśmie, biorąc pod uwagę energię niektórych wydarzeń, wystarczająco dowodzi, że mógł on pochodzić od nikogo innego jak od Bonapartego. Artykuły te dyktował mi zwykle wieczorem. Potem, gdy sprawy dnia były już zakończone, wybiegał w przyszłość i dawał pole do popisu swoim rozległym projektom.
Niektóre z tych artykułów zachowało tak mało miaru, że pierwszy konsul bardzo często niszczył je rano. Śmiał się z gwałtownych wybuchów minionej nocy. Innym razem pozwalałem sobie nie przesyłać artykułów do monitora tej samej nocy, w której zostały podyktowane i chociaż on bardzo chciał je opublikować, to ja podawałem argumenty, korzystne lub niekorzystne, aby usprawiedliwić opóźnienie. Następnie czytał dany artykuł i aprobował moje postępowanie, ale czasami dodawał. Niemniej jednak prawdą jest, że mając niepodległe Królestwo Polskie i 150 tysięcy żołnierzy na wschodzie Francji, zawsze będę panem Rosji, Prus i Austrii. Generale, odpowiadałem. Całkowicie podzielam pańską opinię, ale po co wzbudzać podejrzenia zainteresowanych stron? Proszę zostawić wszystko czasowi i okolicznościom. Czytelnik musi się dowiedzieć, być może nie bez pewnego zaskoczenia, że w protokole z obrad kongresu w Châtillon Napoleon przedstawił ograbienie Polski przez trzy główne mocarstwa sprzymierzone przeciwko niej jako roszczenie do bardziej korzystnego pokoju i do odszkodowań terytorialnych dla Francji. W kwestii prowadzonej polityki miał słuszność, ale odgłosy obcych armat były już na tyle głośne, że zagłuszyły najlepsze z argumentów. Po nieprzemyślanej i bezużytecznej unii miast hanzeatyckich z Francją wróciłem wiosną 1811 roku do Hamburga, aby zabrać moją rodzinę do Francji. Odbyłem wtedy kilka rozmów z Davoustem. Przy pewnej okazji powiedziałem mu, że jeśli jego nadzieje się spełnią, a moje smutne prognozy dotyczące wojny z Rosją zostaną obalone, to mam nadzieję na przywrócenie Królestwa Polskiego. Davoust powiedział, że to wydarzenie jest prawdopodobne, ponieważ ma obietnicę Napoleona dotyczącą objęcia wicekrólestwa w tym królestwie. A kilku jego towarzyszom obiecano nawet starostwa. Davoust nie ukrywał tego i było to ogólnie wiadome w całym Hamburgu i na północy Niemiec. Ale niezależnie od tego, co Davoust mówił o zamiarach Napoleona, uważam, że obietnice te były raczej warunkowe niż wiążące. Po przybyciu Napoleona do Polski Sejm Warszawski, będąc przekonanym o sympatiach cesarza, ogłosił królestwo wolnym i niepodległym. Różne traktaty o rozbiorach uznano za nieważne i z pewnością Sejm miał prawo tak postąpić, ponieważ liczył na poparcie cesarza. Jednak przemówienie Sejmu do Napoleona, w którym zadeklarowano te cele, zostało źle przyjęte. Odpowiedź Napoleona była pełna wątpliwości i niezdecydowania, a motywów tego działania nie można było potępić. Aby zabezpieczyć sojusz z Austrią przeciwko Rosji, Napoleon właśnie zagwarantował swojemu teściowi nienaruszalność jego terytorium. Napoleon oświadczył więc, że nie może brać udziału w żadnym działaniu czy uchwale, która mogłaby naruszyć prawo Austrii do posiadania polskich prowincji wchodzących w skład jej imperium. W przeciwnym razie, jak powiedział, odciąłby się od sojuszu z Austrią i rzucił ją w ramiona Rosji. Jeśli chodzi o prowincje polsko-rosyjskie, Napoleon zadeklarował, że zobaczy, co może zrobić, jeśli opatrzność będzie sprzyjać dobrej sprawie. Te mgliste i niejasne sformułowania nie określały, co zamierza zrobić dla Polaków w przypadku sukcesu wieńczącego jego wielkie przedsięwzięcie. W ten sposób wzbudzał nieufność Polaków i nie osiągnął żadnych innych rezultatów. W tym kontekście pojawia się jednak spostrzeżenie, które ma pewną wartość jako usprawiedliwienie Napoleona. Polska była kolejno podzielona między trzy mocarstwa. Rosję, Austrię i Prusy, z którymi Napoleon prowadził wojny, ale nigdy ze wszystkimi trzema naraz. W związku z tym nigdy nie był w stanie wykorzystać swoich zwycięstw do odbudowy Polski bez przeszkody dla interesów mocarstw neutralnych lub swoich sojuszników. Można więc stwierdzić, że nie tylko nigdy nie miał wystarczającej siły przebicia, która pozwoliłaby mu pokonać wszystkie przeciwności, ale także, że nigdy nie było możliwości zrealizowania tych marzeń i projektów rewanżu, którym oddawał się nad brzegiem Nilu, niejako pocieszając zmarłego ducha Sułkowskiego. Postać Bonapartego zawiera wiele nielogiczności, których nie da się wytłumaczyć. Tu Brulien zakończył. Napoleon rozpoczął nieudaną inwazję na Rosję. We wrześniu dotarł do Moskwy, ale zastał ją opuszczoną. Tego samego dnia, kiedy tam wszedł,
wybuchł wielki pożar, który zniszczył większą część miasta. Ponieważ niemożliwe było przezimowanie w zrujnowanym mieście, Napoleon rozpoczął w październiku odwrót przez pokryte śniegiem równiny. Odwrót spod Moskwy był jedną z największych klęsk w historii wojskowości. Z około 600 tysięcy żołnierzy, którzy w czerwcu wyruszyli wraz z Wielką Armią Napoleona, w listopadzie zostało już mniej niż 10 tysięcy ludzi zdolnych do walki. W październiku 1813 roku bitwa pod Lipskiem doprowadziła do zniszczenia wszystkiej francuskiej siły, jaka pozostała w Niemczech i Polsce. Napoleon nigdy nie odbudował państwa polskiego.